Jeden z moich ulubionych motywów w grozie, czyli wakacje i rodzinny wypadek, które biorą w łeb. Te wszystkie rodzinne wycieczki, które miały zwiastować idylę, okazały się być koszmarem wcielonym. I dzisiaj będzie właśnie, słuchajcie, taka opowieść. Fantastyczna groza, zabawa grozą w zasadzie, gościni Marcina Napiórkowskiego. Hej, hej, moi drodzy, w ten jakże mroczny, jakże tajemniczy dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Bezsenna środa, kochani, dzień grozy, dzień horroru, dzień opowieści tajemniczych, niesamowitych i strasznych. To cykl poświęcony mojemu ukochanemu gatunkowi, który prowadzę tu na Wielkim Buku już 10 lat, a nawet ponad 10. I dzisiaj zabieram was do małego miasteczka, gdzieś pośród lasów, gdzieś pośród gór. Zabieram was, kochani, do Uśniejowa i będzie to, słuchajcie, podróż, której z pewnością nie zapomnicie. Długo nie zapomnicie. Przed wami gościni Marcina Napiórkowskiego. Smakowity, rodzimy horror, który recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem literackim. A tam pewna rodzinka. Rodzinka, która liczyła na wypad, może nie idealny, ale z pewnością nie też na taki, jaki przyjdzie im tutaj przeżyć. Spójrz na tę ścianę lasu za nami. Popatrz chwilę w tę ciemność, posłuchaj jej. Twoja wyobraźnia natychmiast zaludni ją potworami. Oczywiście twój rozsądek, ta wierzchnia warstwa mózgu przystosowana już do technologii, zaraz ci wyjaśni, że nie ma się czego bać, bo w ciemnym lesie wcale nie czają się potwory. Dowcip polega na tym, że to wyobraźnia ma rację. Witajcie w Uśniejowie, to niewielkie miasteczko ukryte pośród beskidzkich lasów i wzniesień. Nie ma go co prawda w turystycznych prospektach, ale samo miasteczko ma w sobie moc i oferuje moc turystycznych emocji dla wszystkich tych, którzy do niego trafią. Jest na przykład skansen, w którym można poczuć prawdziwy powiew historii. Jest zamek, w którym pojedynki rycerskie potrafią zmrozić krew w żyłach. Jest park dinozaurów z figurami pradawnych stworzeń w ich naturalnych rozmiarach. Jest nawet aquapark z jedną z najdłuższych zjeżdżalni wodnych w Europie. Nie mówiąc o festiwalu pieroga. I to właśnie do Uśniejowa trafia rodzinka. Rodzinka, która znana jest lepiej jako YouTube'owy fenomen rodzinny, znany pod nazwą Pan Wycieczka. Razem prowadzą popularny kanał. I to właśnie tę rodzinkę pośród ulewy, pośród deszczu ugości pewne starsze małżeństwo, a oni będą mieli szansę poznać wszystkie uroki Uśniejowa w kolejnych dniach. I zaczniemy od najważniejszego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy gościni Marcina Napiórkowskiego straszy. Jak na badacza mitów współczesnych i na semiotyka przystało, Marcin Napiórkowski bawi się niejako konwencją horroru, bawi się motywami grozy. A to oznacza jedno, słuchajcie, gościni nie tyle straszy, ile, słuchajcie, wykorzystuje popularne motywy, popularne horrorowe koncepty, by jednak opowiedzieć nieco odmienną historię. Jego horror to jest horror rodziny, w której te więzy rodzinne niestety się poluzowały. To jest horror ludzi, którym łatwiej jest patrzeć w obiektyw kamerki, niż sobie nawzajem w oczy. To jest horror tego wiecznego uśmiechu przyklejonego do smutnej twarzy klauna. W końcu klaun to klaun, nawet jeśli smutny, to bawi. No a o zabawę na YouTubach przecież chodzi. W tle oczywiście mamy opowieść o małym, podejrzanym miasteczku w głębi gór, w głębi lasów i o równie małej, podejrzanej społeczności. Coś tutaj jest nie tak, ale słuchajcie, to napięcie budowane jest stopniowo. Marcin Napiórkowski postanowił i ze swoimi bohaterami, i ze swoimi czytelnikami zagrać w swojego rodzaju grę, a jego punktem wyjściowym i gatunkiem wyjściowym jest właśnie horror. I powiem wam, że potrafi obracać nim na swoją korzyść. Słuchajcie, z zaskoczeniem i z prawdziwą radością odkrywałam te kolejne warstwy, jakimi Marcin Napiórkowski otulił swoją gościnię. Przede wszystkim napisał powieść, którą wszyscy miłośnicy grozy mogą się po prostu świetnie bawić i odkrywać kolejne elementy tej horrorowej fabuły. A dla wszystkich tych, którzy na dokładkę szukają jeszcze klucza, ukrytych motywów, ukrytych znaczeń,
te również tutaj znajdziemy. Całości bowiem nadał, słuchajcie, i nieoczywisty, i fascynujący kierunek. Całość jest i z pomysłem, i z przesłaniem. Punktem wyjścia jest tutaj, słuchajcie, rodzina, która rozpada się w szwach. Na jej czele stoi ojciec, ten, który jest i pomysłodawcą, i założycielem, i kierującym kanałem, pan Wycieczka. I to on jest właśnie tym panem Wycieczką właśnie. No właśnie, dlatego że przez te kilka lat, słuchajcie, ta persona internetowa, w jaką on się wciela na potrzeby kanału, stała się też częścią, taką nieodłączną częścią jego osobowości. A to natomiast zaczęło zostawiać rysy na tych rodzinnych więzach. Teraz nawet wspólny wyjazd, nawet w ramach właśnie kanału i niejako ich pracy, staje się po prostu torturą. Niby mamy tutaj bajeczne miejsce, niby mamy ten najnowocześniejszy, równie bajeczny samochód, niby mamy tę bliskość wzajemną, a jednak. Jeśli nawet najprostszy posiłek na stacji benzynowej staje się okazją do nagrywek i fotografowania i powtórek z 10 razy, to każdemu w końcu to wszystko wychodzi bokiem. No a sama rodzina jako taka cierpi. I szuka też ukojenia, ale nie wewnątrz siebie, swoich więzów, tylko na zewnątrz. Na szczęście Uśniejów jest właśnie takim miejscem, które pozwala się wyciszyć, pozwala posłuchać siebie i spełnia też marzenia. Na szczęście. Zabawa horrorową konwencją Marcinowi Napiórkowskiemu wyszła po prostu przednio. Nie mogę oczywiście tutaj zdradzić żadnych chwytów, które Marcin Napiórkowski wykorzystał w tej powieści, ale mogę Wam tylko tutaj podpowiedzieć, żeby mieć oczy, słuchajcie, szeroko otwarte od pierwszych stron. Tutaj warto zwracać uwagę na szczegóły, dlatego że to one właśnie robią całą robotę. Gościni to, słuchajcie, jest wiwisekcja współczesności. To jest spojrzenie przez lupę na relacje międzyludzkie pod presją technologii. To jest historia, która mrozi krew w żyłach, nawet jeśli wcale nie straszy do nieprzyjemności. Ma w sobie ten pazur, ma w sobie te zębiska, które chwytają nas i trzymają zatopionych w lekturze. Gościni Marcina Napiórkowskiego do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem literackim, a pytanie konkursowe brzmi: która straszna miejscówka jest Waszą ulubioną straszną miejscówką i dlaczego właśnie ta? Może to być jakieś miejsce z książek, może być jakieś miejsce z filmów, z serialów, może być to jakieś miejsce z gier komputerowych, do wyboru, do koloru, sporo jest takich miejsc właśnie. Swoje odpowiedzi wrzucajcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem, słuchajcie, wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się tutaj na Wielkim Booku, na zakładce społeczności, raz na kilka tygodni. Bardzo ciekawa zabawa konwencją, bardzo ciekawa zabawa chwytami horrorowymi, motywami i kliszami horrorowymi właśnie. Zresztą ten motyw rodzinnego wypadku, który bierze w łeb, to jest właśnie jedna z takich klisz, jeden z takich najpopularniejszych motywów, jakie możemy znaleźć w grozie i we thrillerach. Ale to jest, słuchajcie, taki motyw, który nieodłącznie i niezmiennie ogromnie mnie cieszy, w którym znajduję wielką, wielką frajdę. Tym bardziej w takich opowieściach jak ta Marcina Napiórkowskiego, w której ten wyjazd służy jeszcze czemuś innemu. W ogóle ta historia służy jeszcze nadaniu swoistego komentarza i Marcin Napiórkowski jeszcze tutaj tworzy taki bardzo intrygujący epilog, do którego również Wam zachęcam do lektury, jeżeli już sięgniecie po Gościnie i tak będziecie sięgać po ten epilog, ale tak czy siak Was zachęcam dodatkowo. Warto poznać tę historię, warto się w nią zanurzyć, warto dać się właśnie zatopić i poznać bohaterów i mieszkańców Uśniejowa właśnie. Horror, groza, jednocześnie z pomysłem, z przesłaniem. Czytajcie Gościnie, czytajcie o Gościni na blogu Wielkiego Booka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!